wybraliśmy dzień naszego smutku i żalu, dzień katyński. Już minęło 74. rocznica tragedii katyńskiej, kiedy zostali chrystiańsko zamordowani oficerowie, pożarni strażnicy, policja polska, ich rodziny wysłane do Kazachstanu, do Syberii. Ta tragedia odbyła się ogromnym echem na całej tragedii polskiej i jest takim symbolem tragedii polskiej w II wojnie światowej. No i po drugie, ta niezażywająca rana jest jeszcze bardziej roztrapana, można powiedzieć, tym, że 4 lata temu, świętując, odznaczając te 70 lat Katynia, zginęła pod Smoleńskim delegacja rządu polskiego, cały generalitet polski praktycznie, dowodzący Armię Polską, to znaczy i Armię NATO, częścią NATO. Ta tragedia jest też zażywającym bolem i żalem narodu polskiego. Może nareszcie w Polsce wielu ludzi zrozumiał po teraz stosunkach Rosji z Ukrainą i Ukrainie wielu ludzi zrozumiał, co się stało w Smoleńsku i wcześniej czy później ta tragedia zostanie do końca rozkryta, chociaż tu już wielkiej tajemnicy nie ma. My, Polacy, powinniśmy zawsze szanować tę datę, dlatego że przed tą tragedią katyńską, prawdziwą tragedią katyńską, my mieliśmy swoją Katyń w Winnicy w ciągu od 1935 do 1941 roku. Polacy byli niszczone w Winnicy tylko za to, że byli Polakami. A jeszcze, nie daj Boże, mieli jakoś oświatę, chociaż dwa klasy szkoły polskiej. Mamy nadzieję, że takiej tragedii my już nigdy nie doświadczymy i jakoś po cichutku odrodzimy tutaj i życie polskie, i odrodzimy kulturę polską, oświatę polską. Mamy nadzieję, że już wolnej, niepodległej, niezależnej Ukrainy. Dlatego proszę, abyśmy w ciszy spokoju złożyli ten znicz, zapalony znicze, kwiaty przy tablicy pamiątkę poświęconej marszałkowi. A ty jest. Radamy znicz, proszę Państwa. Щоби молитися за тих,
jak i równo 4 roki w domu nazad, w katastrofie wielkiej, najbliższej historii Polski, w takiej katastrofie majże 100 ludzi, 19-16 na czele z prezydentem, z kilku szlachetnych ludzi zaginął. Jakżeż tu nie zgadzać сьогодні i nie przyjednać do tej modlitwy, tak zwaną i niebieską sotnię, kiedy my tak żywo, tak niedawno, tu i tak niedaleko, po mediach, przez telebaczenia, my baczyli, jak one ginęły w rano. Chcemy Panu Bogu oddawać ich wszystkich. Razem z nami właśnie jak raz doszedł Pan Konsul Krzysztof Świderek, Konsul Generalny. Bardzo serdecznie witamy. Witam serdecznie Panią Konsul Dianę i Pana Konsula Sylwestra i wszystkich przedstawicieli z organizacji polskich. Nie będę wymieniał po imieniu, żeby kogoś nie zagubić, ale my wszyscy tutaj zebrani razem z chórem naszym, który na pewno dopomoże nam podnieść nasze serca do niebes przez modlitewny śpiew. Chcemy prosić Boga miłosierdziego za tych, jaki zasługuje na naszą pamięć i na naszą modlitwę. За тих, що загинули під час її останньої революції в нашій країні, тут, на Україні, і в Києві, і в інших містах. Господи Боже, Ти знаєш, як вони жили, як вони вмирали, за що вони померли. Просимо, Ти, що є справедливим суддєю, відкрий своє милосердя для них і обдаруй життя вічним. Тебе просимо. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego